Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie, czując Dimension One, powracamy do Distant Worlds Universe, naszej serii Archivum Galactica. Będzie to nasz czwarty odcinek i wreszcie posiadamy napęd nadświetlny. Posiadamy go teoretycznie, zaprojektowaliśmy z końcem poprzedniego odcinka okręty i statki. I teraz to, co musimy zrobić, to zlecić przebudowanie tych okrętów, które tutaj już mamy, na nowy standard. Nie będę opisywał, coś takiego zrobiłem. Dodałem napęd nadświetlny, dodałem również... momencik. Ale nie mogę... Nie mamy pieniążków przecież na to. Zupełnie zapomniałem, że żeby zrobić cokolwiek, to trzeba mieć na to pieniążki. Tak, pieniążki są jednak odrobinkę istotne. Kto by pomyślał? Tak. No dobrze. To musimy nałożyć podatek. I problemem jest to, że nasz nowy lider... Momencik. Po prostu zmiana lidera. A, sama zmiana lidera sprawiła, że nasza kolonia jest przez chwileczkę niezadowolona, więc mogę nałożyć mniejszy podatek niż bym chciał. I niestety mamy tak duży dług zaciągnięty, że troszeczkę czasu, troszeczkę wody upłynie zanim nie położymy łapki na to, na czym chciałbym położyć. I technologia tarczy, wow, zobaczcie, tak już prognozowałem, że nasz spec wywiadu zostanie tylokrotnie złapany, a za każdym razem udaje mu się uciec. Udaje mu się uciec za każdym razem, przynajmniej do tej pory. To skoro tak doskonale udaje ci się uciekać, to spróbuj przejąć technologię napędu nadświetlnego. Bo wiesz co, właściwie na ten moment bardziej adekwatne byłyby technologie ulepszonej fuzji nuklearnej. Właściwie to fission, prawda? To jest podziału. Bardziej. Nie jesteśmy na etapie fuzji jądrowej, a jesteśmy na etapie rozszczepiania atomu. Pierwszy skok w nadprzestrzeń. I pierwszy skok w nadprzestrzeń wywołał pewien problem, mianowicie obudził prastare stworki. Na tym gazowym olbrzymie. I ten gazowy olbrzym ma za sobie helium. Będziemy chcieli to helium wydobywać, ale żeby to zrobić, to będziemy chcieli najpierw zniszczyć te stwory, które tam się znajdują. I te stwory są dużo szybsze od naszych normalnych okrętów. Uzupełnię paliwo na jednym z okrętów, które odzyskaliśmy, tym okręcie, który posiada lepsze moduły, i wyślę ten nasz okręt, żeby przechwycił jednego z tych potworów kosmicznych, który właśnie próbuje narobić krzywd w naszym układzie planetarnym. Będziemy potrzebowali jednak jakichś okrętów militarnych niedługo. Na ten moment, no cóż, po prostu chcemy uzbierać sobie wystarczająco dużo pieniążków, żeby móc jakąkolwiek flotę wystawić. I skończyły się problemy ze zmianą władzy. Możemy te podatki jeszcze drobinkę podnieść.
Niestety nasz lider daje minusy do prędkości budowy. Nie daje żadnych bonusów do zadowolenia koła. No, tak jak mówię, technokracja ma pewne swoje wady i pewne swoje zalety. Żaden system nie jest perfekcyjny. Widzę, że budujemy nowe okręty, raczej nowe statki na ten moment. I odkładamy pieniążki i staramy się wyrównać dług, który mamy, żeby w niedługim czasie, miejmy nadzieję, być w stanie wyprodukować nasze pierwsze okręty zwiadowcze. O, świetnie, teraz nasz lider zapewnia minusy do rozwoju kolonii i zadowolenia kolonii. Fantastycznie. Niestety takie problemy będą. Napotkaliśmy nowych piratów. Nowi piraci akurat w momencie, w którym dużo zarabiamy, więc chcą dużo pieniążków za to, żeby nas nie atakować. Znaczy my możemy dać im na chwileczkę te dużo pieniążków, jak sobie polecą, to anulować to od razu. Myślę, że tak właśnie zrobię. Ej, co wy robicie? Przecież zapłaciłem wam. I tak zdecydowali się zniszczyć. Do końca. Anulowali to? Nie zadowolili się tą daniną, którą im dałem. I od razu atakują kolejną rzecz. Ja zwyczajnie nie mam pieniędzy, więc oni nie są zadowoleni z niedostania pieniędzy. I przejęli moją stację graniczą. I to jest właśnie ten aspekt piractwa, o którym wam mówiłem. Nie jesteśmy w stanie się zwyczajnie bronić na ten moment. Dlatego jedyną rzecz, którą możemy zrobić, to dawać im pieniążki. Oczywiście dawanie im pieniążków sprawia, że piraci są dłużej większym zagrożeniem, bo mają podstawy ku temu, żeby tym zagrożeniem być, prawda? Mają pieniążki, za które mogą budować więcej statków, którymi to będą nas dalej, dłużej, mocniej zastraszać. Dlatego trzeba piratom się przeciwstawić jak najszybciej tylko jesteśmy w stanie. Problemem jest to, że na początku to naprawdę nie ma za bardzo takiej fizycznej możliwości zwyczajnie. No dobrze. Czyli ci cholerni piraci nadal, o, wreszcie, łaskawie, się zgodzili na to. Problem jest tylko, że zgodzili się na to po przejęciu jednego z naszych głównych źródeł zasobów, jeżeli chodzi o paliwo. Czyli i tak zdołali nabruździć. I my będziemy musieli jakoś z tym żyć. Co nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy. To teraz, skoro już mamy odrobinkę przynajmniej kasy, to ulepszmy nasze okręty i zlećmy, moi drodzy, budowę. Na ile nas stać? Na dwa kolejne. Czyli dwa kolejne, zupełnie nowe okręty eksploracyjne. No, przynajmniej sami piraci nadal mają dostęp do tej macie. Ciekawe, czy ja będę w stanie korzystać z tej kopalni? Czy moje frachtowce będą w stanie z tej kopalni korzystać? Jeżeli tak,
To będziemy eksperymentowali z tym. No, zostałeś wykryty. Nie udało ci się ukraść. Ale przynajmniej nadal żyjesz. To spróbuj jeszcze raz. Spróbuj to zrobić jeszcze raz. Tylko, że... Dobra, tak. Ma 70% szansy na sukces. Czy mamy wystarczająco dużo pieniążków odłożonych? Spróbujmy, moi drodzy, wybudować jeszcze z dwa okręty zwiadowcze. I spróbujmy znów usunąć cały podatek z naszego rodzimego świata. No. I znów piraci przestali chcieć nas chronić, ale to jest chyba inna frakcja. Pamiętajmy, że teraz znamy dwie różne frakcje piratów. Ta nowo poznana, jeżeli się nie mylę, jest. No, widzicie? Ten potworek kosmiczny jest szybszy od naszego najpotężniejszego statku. Bo ten statek nie posiada napędu nadświetlnego, więc muszą się gonić w zwykłej przestrzeni. Dobra. Mamy ulepszone okręty. I dzięki temu, że mamy ulepszone okręty z napędem nadświetlnym, możemy wreszcie... Część z nich automatycznie zautomatyzowana była, że tak tujmy. To skoro i tak już mamy część okrętów zautomatyzowanych, to nie chce mi się ręcznie tym bawić. Dobra. One wszystkie są zautomatyzowane. Mamy też okręty konstrukcyjne. Ty nie masz żadnej misji, to idź się również ulepszyć. I jeszcze raz spójrzmy na... Spójrzmy na obiekty, które możemy... Ciała niebieskie, na których możemy wybudować kopalnię na przykład. O, fantastycznie. W takim razie tutaj nie mamy już tych gigantycznych robani. Piraci się do czegoś przydali. Wyeliminowali tę część przynajmniej tych gigantycznych robali. Ale problem jest taki, że część tych gigantycznych robali nadal... Dobrze. Teraz już wszystkie robale kosmiczne zostały unicestwione. Jedyny problem jest taki, że odrobinkę zniszczeń były w stanie tutaj wygenerować. Teraz, mając już napęd nadświetlny, będziemy w stanie zacząć tą faktyczną eksplorację przeprowadzać. I o, faktycznie, przecież my dostaliśmy mapę gwiazd najbliższych w jakichś ruinach, prawda? Z jakiegoś powodu mamy dostęp do tych map najbliższego naszego kosmicznego otoczenia. Więc zakładam, że musieliśmy mieć dostęp do map właśnie. Co by oznaczało... Tutaj mamy Castle, prawda? Tak, w tym układzie planetarnym mamy. To będziemy chcieli założyć tutaj bazę wypadową, że tak to ujmę. Jeżeli mamy możliwość pozyskiwania paliwa, no to przynajmniej odrobinkę zwiększy to nasz zasięg, prawda? Dobra. Wybuduj tutaj stację paliw.
I niestety straciliśmy wreszcie naszego agenta wywiadu. Tak jak mówiłem, to co on robił było bardzo ryzykowne. Szkoda, że go straciliśmy, ale to co zyskaliśmy dzięki niemu, czyli technologie, których opracowanie samemu zajęłoby nam kilka dodatkowych lat, no to jest nasze, nikt nam tego nie zabierze. Ten okręt jest tak przestarzały, że ja ciebie przemielę na technologię zwyczajnie. Ten okręcik z kolei wraca po polowaniu na robale. Będziemy go chcieli naprawić. Ta stacja niestety wydaje mi się, że nie możemy z niej korzystać, tylko piraci i szmuglerzy mogą z tego korzystać. Otrzymaliśmy jakąś technologię, czy to jest fragment technologii lepszego dokowania? Zwyczajnie tak. To był fragment technologii lepszego dokowania zwyczajnie i zaledwie 3% rzeczonego, tyle co nic na dobrą sprawę. Okej. Okay. Powolutku nasza kolonia się rozrasta. Powolutku dowiadujemy się, cóż takiego znajduje się w okolicy. I widzę, że będziemy potrzebowali jakichś sił militarnych, żeby skorzystać przynajmniej z tych wraków, które udało nam się tutaj już namierzyć. A, właśnie, jedna rzecz. Jeden okręt konstrukcyjny, który nie ma nic ciekawego do roboty. A który z nich? Powiedzmy, ty coś robisz, ty nie masz nic ciekawego do roboty. To wiesz, co ty zrobisz? Ty udasz się tutaj i spróbujesz zobaczyć, co znajduje się w tych strategicznych rezerwach Urukabilisu. Być może znajdziemy tam coś użytecznego, coś będziemy w stanie naprawić. I być może jakiś okręt militarny, na przykład stary okręt militarny, a posiadający jakieś niesamowicie zaawansowane systemy uzbrojenia. Byłoby fajnie, gdybyśmy na coś takiego natrafili, na przykład mogli tego użyć do spałowania piratów. Albo przynajmniej do pozbycia się różnego typu pierdół pod postacią moi drodzy potworów kosmicznych, tak jak na przykład tych potworów kosmicznych tutaj. I gdy się ich pozbędziemy, będziemy mogli naprawić ten okręt, ten wrak, prawda? Ten wrak nie wygląda jakoś szczególnie potężnie, ale same naprawianie go da nam bonus do badań. A gdy już go naprawimy, będziemy mogli rozmontować go na części pierwsze i w ten sposób te części pierwsze przerobić na punkty badań. Dobra. Leć, mój konstruktorze. Sprawdź, cóż takiego ciekawego tam na nas czeka. I na ten moment anuluję protekcję. To może być zły pomysł, ale mamy tak duży ujemny dochód, że chwilowo przynajmniej chwilowo anuluję to. Jeżeli znów nas zaatakujemy, to spróbuję poprosić ich o tą protekcję. Zobaczmy na przykład teraz. Tak, poproszę ich o tę protekcję. Nie mamy wystarczająco dużo pieniędzy w rynku, żeby ich o to poprosić. Czyli skoro zdecydowałem się na tak drastyczny ruch jak redukcja, usunięcie protekcji, zbyt wczesne usunięcie protekcji, to powinienem... raczej zbyt wczesne zaprzestanie płacenia haraczu, prawda?
To powinienem coś z tym fundem zrobić pod taką postacią, że powinienem sobie pieniążki odłożyć, prawda? Na wypadek, gdy piraci przyjdą i upomną się o swoje. Powinienem teraz odłożyć sobie pewną kwotę pieniążków, znów anulować wszelkie podatki, mieć w ręku pozytywną kwotę, jednocześnie mając dużą stratę, i w ten sposób teoretycznie powinniśmy być w stanie oszukać piratów i być w stanie, przepraszam, i być w stanie płacić im dużo, dużo mniej. Teoretycznie. Zobaczymy, czy w praktyce tak się nam uda. Dobra, wybudowaliśmy tutaj kolejną, moi drodzy, stację paliw. I rzućmy okiem na... Okej. Okay. Co my będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali troszeczkę tych zasobów. Dobra. Zacznij zleć budowę stacji tutaj. Zleć budowę stacji tutaj i zleć budowę stacji tutaj. Ponieważ ty... Dobra, tobie wydałem rozkaz ręczny, więc ty nie otrzymałeś rozkazów półautomatycznych. Ty lecisz na miejsce, które ci przekazałem. To zobaczmy, czy faktycznie znajdziemy tutaj coś dla nas użytecznego, czy też nie znajdziemy tutaj jednak nic. O, coś tutaj jest. Coś tutaj jest. Niestety wygląda na to, że piraci znaleźli to przed nami. A ta rzecz, która tutaj się znajdowała, to prawie na pewno jest... to. Czyli niestety znaleźliśmy się tutaj zbyt późno. Idź uzupełnić paliwo i się z... Nie automatyzuj się, wiesz co? Ja ciebie ręcznie dekontrolował, a po prostu automatycznie idź uzupełnić paliwo. Niestety na ten moment nie mam wystarczającego zasięgu, żeby udać się tutaj. Szkoda, szkoda. Nic na to nie poradzimy. Czyli tak, jeżeli chcemy dostać się do tego wraku, musimy wyprodukować naszymi własnymi siłami prymitywne jakieś okręty militarne. Nie znaleźliśmy zupełnych darmówek. Ponieważ dość często w tej grze możemy mieć szczęście i znaleźć pozostawiony wrak jakiegoś bardzo, bardzo potężnego okrętu. I taki pojedynczy okręt jest w stanie przez cały early game, będę przez całą tą początkową fazę rozgrywki, nas zwyczajnie wykarować, nas zwyczajnie uczynić dużo, dużo potężniejszymi niż powinniśmy być. Z bardzo małym kosztem dodatkowo. A tak, już widzę dlaczego. Mieliśmy olbrzymiego pecha, bo ta struktura, która tutaj się znajdowała, właśnie została przez piratów przejęta. I ta struktura również niemalże na pewno miała dookoła siebie potężne okręty. I wygląda na to, że te okręty były na tyle, tak. Te okręty były dość potężne. Ponieważ piraci, których dopiero co wkurzyliśmy, mają olbrzymią potęgę tej floty. I są bardzo blisko nas. Czyli to nie był najlepszy pomysł. Walka z nimi, ze względu na to, że jakimś losowym zrządzeniem przypadku natrafili właśnie na tą rezerwę strategiczną, jest... A, już wiem dlaczego.
bo ta rezerwa strategiczna została wygenerowana w zasięgu układu planetarnego zwykłego. Normalnie te rezerwy strategiczne są najczęściej w miejscach bardzo odległych, w miejscach, w których żaden okręt nie zabłądzi losowo, ale tutaj mieliśmy takiego olbrzymiego pecha, że piraci po prostu dostali pod nos podsuniętą rzecz, którą my bardzo chcielibyśmy mieć na własność. Znaleźliśmy ruiny i te ruiny mają na sobie również pirackie struktury. Przynajmniej odrobinkę więcej dowiedzieliśmy się o tarczach. Tak, jak widzicie, tarcze są niemalże ukończone. Sumarycznie połączenie naszych danych uzyskanych od agentów wywiadu i właśnie danych z ruin sprawia, moi drodzy, że troszeczkę tutaj własnych badań zaoszczędziliśmy. I napotkaliśmy coś, co możecie kojarzyć z grafiki, prawda, opisującej naszą serię. Notabene tak fatalnie zaprojektowana, że mam ochotę ją skasować, ale moje zdolności artystyczne nie pozwolą na stworzenie nic dużo lepszego jako alternatywy. To są starożytni strażnicy. To jest trasa sztucznej inteligencji, która istnieje od zarania dziejów, a przynajmniej od poprzedniej epoki, powstała w epoce, która przyczyniła się do upadku wszystkich cywilizacji. Tej epoce rozwoju technologicznego, która miała miejsce bezpośrednio przed naszym kolapsem. I starożytni strażnicy, mechanoidy, prawda, tak jak mówię, sztuczni inteligencje dzielą się przestrogą z nami, mówiąc, aby wystrzegać się niszczycieli światów, którzy bez wątpienia powrócą, i nie rozpalać beacon, nie wskazywać im drogi zwyczajnie. Kurde, kolejnych piratów odkryliśmy. Raczej kolejni piraci odkryli nas, bo piraci wysłali swój okręt zwiadowczy, a my, prawda, mamy tutaj swoje struktury. Więc nie jest tak, że my odkryliśmy piratów, a to piraci odkryli nas raczej. No dobrze. Nie jest aż tak absolutnie fatalnie, jak mi się wydaje. Jesteśmy odrobinkę udupieni ze względu na to, że piraci, nie dość, że jesteśmy na najwyższym poziomie trudności, dodatkowo piraci mieli olbrzymiego farta, albo my mieliśmy olbrzymiego pecha, albo jedno i drugie naraz. Jedno drugiego nie wyklucza. Dodatkowo kolejny aspekt braku szczęścia to, że nie mamy ani. Nie mamy tutaj żadnej kolonii neutralnej, prawda? Nie mamy tutaj żadnego świata zasiedlonego przez neutralną rasę. Nawet nie spotkaliśmy jeszcze żadnej innej normalnej cywilizacji. Jedyne cywilizacje, w cudzysłowie, jakie spotkaliśmy, to są piraci. I fakt faktem, piraci są bossami, prawda? Są największym zagrożeniem tych wczesnych etapów rozgrywki, więc nie ma z czego się cieszyć, że tylko piratów na ten moment spotkaliśmy. Dobra, wyślijmy okręt tutaj. To ciekawe, jeżeli piraci mają swoją bazę tutaj, która notabene również wydobywa gazy z atmosfery tego gazowego olbrzyma, to nie przeszkadza nam to w wybudowaniu nowej struktury w tym miejscu, nowego naszego własnego ekstraktora. A jeżeli się nie mylę, nie można wybudować dwóch ekstraktorów na tym samym gazowym olbrzymie samemu. Prawda? Jeżeli na przykład teraz ty nie masz żadnej misji, ja ci zlecę. Widzicie?
nie mamy nawet opcji wybudowania. Oczywiście mamy pieniążków, żeby to wybudować, ale my nie mamy nawet opcji, żeby wybudować drugi ekstraktor. Zwyczajne, klasyczne, prawda, ograniczenie możliwości gracza bez logicznej kontynuacji tego w mechanice samego świata przedstawionego. Jest to tylko mechanika, gdyby tej mechanika rozgrywki. No, przynajmniej widzimy teraz, że nasze imperium rozrosło się o tyle, że jesteśmy w stanie. Wiesz co? Nie mam ci płacić te 153 kredyty miesięcznie. A, nie mamy pieniędzy, okej. Okay. Znaczy, wy nie chcecie przecież pieniędzy do ręki. Wy chcecie pieniądze co jakiś czas, więc dziwię się, dlaczego w podstawowej wersji gry. Nie. Okej. Znów musimy opodatkować nasz rodzimy świat w tym świecie przedstawionym. Musimy go solidnie podatkować. 44. 47, 48. Jak widzicie, lider zapewnia solidny bonus ujemny do jakości życia naszej kolonii. I to byłby koniec tego odcinka najprawdopodobniej. Jesteśmy na bardzo, bardzo kiepskiej pozycji, jak na najwyższy poziom trudności. Będę musiał, nie wiem, czy nie zaprojektuję ręcznie okrętu zwiadowczego, który będzie w stanie dolecieć tutaj, żeby nie spróbować położyć łapki na potencjalnie istniejących okrętach tutaj, ponieważ nie widzę za bardzo możliwości, innej możliwości obrony tego terytorium, tak na dobrą sprawę. Musimy teraz odrobić pieniążki, musimy teraz spróbować zwyczajnie dogadać się jakoś z piratami, kupić sobie odrobinkę więcej czasu na rozwój naszego imperium, opracowanie badań, które pozwoliłyby nam jako tako tutaj przynajmniej częściowo funkcjonować. Cóż, na ten moment dziękuję wam serdecznie za uwagę, życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej, hej!